co zrobić, aby most był bardziej trwały, co zrobić, aby droga była wbudowana w takiej technologii, która przetrwa kolejną wysoką wodę. To jest, myślę, właściwy kierunek, który my też będziemy chcieli wspierać jako samorząd województwa i dlatego dzisiaj taka uchwała, o którą tutaj wskazuje zarząd, który to przygotował, zaproponował w formie rezolucji, która wskazuje, że absolutnie ta solidarność jest i będzie, ale ona ma być przewidywalna, przemyślana, rozsądna, w takim duchu to ma być stworzone. My również tej powodzi jesteśmy poszkodowani. Wstępne szacunki, jeśli chodzi o zarząd dróg wojewódzkich, czyli zarówno jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, przepusty i mosty na tych drogach, to ten wstępny szacunek na dzisiaj jest na poziomie 337 milionów złotych. Trzy lokalizacje wydają nam się najbardziej istotne i najpilniejsze, jeśli chodzi o przywrócenie do stanu pierwotnego. To jest droga wojewódzka numer 417 na odcinku Klisino-Racławice Śląskie. To jest droga wojewódzka numer 416 w Żywocicach. I to jest droga wojewódzka numer 407 w Łączniku. Chodzi tutaj o most na tej drodze wojewódzkiej. Te trzy zadania, naszym zdaniem najpilniejszym, postaramy się zrealizować jeszcze w tym roku, czyli do końca tego roku kalendarzowego. Pozostałe będziemy oczywiście sukcesywnie rozpatrywać możliwość jak najszybszego usunięcia tych uszkodzeń, chociaż no, Państwo doskonale wiedzą, że wydając pieniądze na to musimy się poruszać w granicach prawa i tutaj żadnego odstępstwa w tej sprawie być nie może. Pan premier zapowiedział specustawę. Myślę, że w najbliższym czasie samorządy będą mogły z tej specustawy korzystać, również jeśli chodzi właśnie o wydawanie środków na usuwanie skutków powodzi. Nowe środki dla firm dotkniętych powodzią i tutaj jest, te środki są na poziomie 10 milionów euro dotacji i 12 milionów euro dodatkowych środków nisko oprocentowanych na pożyczki. Tu chodzi o inwestycje odtworzeniowe i środki obrotowe. Będziemy uzupełniać tę pomoc również w miarę możliwości środkami samorządu województwa opolskiego. Stąd dzisiejsza rezolucja, bo chcielibyśmy podobnie jak województwo dolnośląskie zadeklarować, że to wsparcie na pewno się pojawi. Dzisiaj zgłosimy jako zarząd województwa, zgłaszamy projekt rezolucji, która zawiera w sobie oczywiście no taki opis sytuacji, ale koncentruje się na tym, że ta pomoc będzie udzielana zarówno na wydatki bieżące, które jeszcze w tym roku możemy skonsumować, mogą skonsumować samorządy województwa opolskiego, jak i na taką pomoc w roku przyszłym, czyli już takie związane z bardzo konkretnymi inwestycjami. W rezolucji mamy kwotę 10 milionów, czyli to jest minimum, tyle środków zostanie przekazanych ze samorządu województwa dla innych samorządów. To nie jest kwota, która będzie przeznaczona na usuwanie naszych skutków, czyli naszych strat w infrastrukturze. Taką kwotę deklarujemy dla samorządów województwa opolskiego jako uzupełnienie pomocy rządowej, która mam nadzieję za chwilę już naprawdę będzie bardzo, bardzo sprawnie przekazywana. Natomiast dzisiaj już zwróciliśmy się do burmistrzów i wójtów dotkniętych powodzią o to, aby oszacowali taki poziom wydatków, które są w stanie skonsumować w tym roku. Czyli to są te wydatki bieżące, na przykład na usuwanie tych wszystkich zanieczyszczeń, czy odmulanie rowów, bo to też jest bardzo istotne, bo nie można wykluczyć, że kolejne opady się pojawią i trzeba jak najszybciej doprowadzić ten system do drożności, tak aby nie zalewało tych, którzy dzisiaj walczą ze skutkami dużej powodzi. Jesteśmy elastyczni w kwestiach różnego rodzaju wydłużeń, naborów na przykład na różnego rodzaju projekty, bo niektóre gminy nie są w stanie sprostać tym terminom, które były wcześniej w harmonogramach określone. Również tu w tej kwestii będziemy nadzwyczaj elastyczni i wyrozumiali, dlatego że mamy świadomość, że sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna, ale mamy też świadomość i chciałbym to z całą mocą powiedzieć, że ta sytuacja, ona już się zdarzyła i jest tragiczna i lepiej, gdybyśmy nie doświadczali takich zdarzeń, ale wiem też, że jest ogromną szansą na to, żeby wykorzystać ten moment do tego, żeby odbudować lepiej, nowocześniej i tak, żeby móc starać się uniknąć tego typu zdarzeń na przyszłość.